już od lutego tego roku udało się udostępnić peron pierwszy w całości i peron drugi na stacji Rzeszów Główny. W chwili obecnej trwają prace w zasadzie wykończeniowe na peronie trzecim, na którym się obecnie znajdujemy. Jeszcze w tym miesiącu ten peron zostanie udostępniony dla podróżnych. W celu połączenia tutaj ruchu mieszkańców miasta Rzeszów z północną częścią z ulicą Kochanowskiego zostanie uruchomione dojście pod stacją. Zapewni to bezpieczne, bezkolizyjne właśnie przejście dla przede wszystkim mieszkańców. Podróżni zyskają tutaj dostęp do nowego obiektu w postaci peronu trzeciego i w dalszej kolejności będą sukcesywnie oddawane i uruchamiane elementy takie jak windy i schody ruchome. Jeśli chodzi o sam peron, jest to peron znacznie wyższy od poprzedniego, bo jego wysokość jest niemal dwukrotnie wyższa, to jest 76 cm, jego szerokość w przybliżeniu 11 metrów. Peron wyposażony jest w ciągłą wiatę o długości 230 metrów. Przepierzenia, poczekalnie chroniące podróżnych oczekujących na pociągi. Oprócz zasadniczych robót związanych właśnie z stacją prowadzimy równolegle jeszcze remont wieży ciśnień, zabytkowego elementu z przełomu XIX-XX wieku. Wszelkie te roboty prowadzone są w uzgodnieniu i tutaj pod nadzorem konserwatora zabytków. Liczymy na to, że po remoncie ta wieża ciśnień również stanie się tutaj wizytówką terenu otaczającego stację.